Dzień dobry, witamy w Smak Sztuki. Po sporej przerwie spowodowanej problemami technicznymi, bo ciągle coś było nie tak z mikrofonem, no i nawałem różnych innych rzeczy, w końcu zdecydowaliśmy się dać głos, a powiem, co było takim bezpośrednim przyczynkiem tego, że chcę się z Państwem podzielić kolejnymi refleksjami dotyczącymi zielonej żywności. Otóż cenię sobie prawdę w życiu, tak mi się przynajmniej wydaje, i wczoraj doświadczyłam ciekawego eksperymentu. Umówiłam się z jedną panią, która przyszła z kosmetykami, zrobiła mnie nabóstwo, a ja zrozumiałam, że ja się czuję z tym źle. Dlaczego? Dlatego, że warstwa podkładu, jakiegoś pudru właściwie zakryła mankamenty mojej urody, ale one nadal są. I zastanawiając się nad tym właśnie, dlaczego mnie to tak strasznie drażni, pomyślałam sobie, że ja nie chcę być estetyczna, ja chcę być piękna. A kiedy to piękno z człowieka wychodzi? No myślę, że jak jest zdrowy, zgodny ze sobą, ze swoim sumieniem, z tym, co robi, no i wesoły. Tak sobie myślę. I chyba za to właśnie cenimy oboje z mężem, prawda? Tak. Zieloną żywność, że ona nie robi tego, co robi wiele leków, które tylko uśmierzają ból albo załatwiają jakiś mały, drobny element, który pozwala nam wygodniej żyć, nie pamiętając o tym, że coś się tam dzieje, bo jak już nas nie boli, to chętnie zapominamy, że jest problem. A my te 3 lata już prawie właśnie wypijamy te nasze szejki z jęczmienia i zjadamy chlorelle właśnie po to, żeby to wszystko, co sprawia, że czujemy się gorzej, albo brzydziej, albo słabiej, powoli, albo szybko, wolelibyśmy szybko, ale sami Państwo wiecie, jak to jest, że nie wszystko w życiu jest szybko, łatwo i przyjemnie. Ale patrząc na efekty w swoim zdrowiu, w swoim życiu i też słuchając Waszych opowieści o tym, co się poprawia w stanie zdrowia, jesteśmy wręcz pewni, że prędzej czy później przy pomocy tych pyszności zielonych, kompleksowych, zdrowych i pełnych wszelkiego dobra, wszelkie mankamenty zdrowia i urody pójdą w niepamięć, na ile jest to w ludzkiej mocy. Dziękujemy, zapraszamy do komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i do usłyszenia.